W programie Word można również tworzyć tabele, korzystając z narzędzi Excela. Tworząc tabelę, w której wiemy, że będziemy chcieli tworzyć jakieś obliczenia, używać jakichś formuł, czasami dużo lepszym rozwiązaniem jest zbudować taką tabelę właśnie w oparciu o Excela. W tym nagraniu spróbujemy właśnie stworzyć tabelę w Wordzie, ale osadzając na tym dokumencie część Excela. Stworzymy taką samą tabelę jak wyżej, z takimi samymi obliczeniami, tylko zobaczymy, że będziemy korzystać z narzędzi Excela. W tym celu musimy wejść w zakładkę Wstawianie, wybrać tabela i tutaj mamy właśnie arkusz kalkulacyjny programu Excel. To wybierzemy. Widać, że tak naprawdę wstawiła się tabela. Tabela przypominająca Excela, bo to właśnie jest nic innego jak Excel. Na górze widać, że mamy wstążki, które tak naprawdę są narzędziami Excelowymi. W dokumencie Worda osadziliśmy fragment Excela. Zbudujemy tutaj tabelę, taką samą jak wyżej. Wpiszę kwartał 1. W Excelu oczywiście możemy ten kwartał 1 przeciągnąć. Będzie po kolei 3-4. Wpiszemy suma, pod spodem średnia. Wartość 1. Możemy to również przeciągnąć w prawo, czyli zaznaczyć komórkę w prawą stronę, to przeciągamy. I wpiszemy wartości. Te same, które są wyżej, tak żeby porównać wyniki. I wartość 3. Następnie możemy lekko rozciągnąć trochę kolumny, zatem zaznaczę te 4 kolumny. Lekko je rozciągnę, tak żeby ta tabelka nam się wpasowała mniej więcej. O właśnie. Nasza tabela będzie miała no nie więcej właśnie niż 3 kolumny, zatem te 3 kolumny EFG, które na razie są w Excelu, usunę, zmieniając szerokość naszej tabeli. O właśnie, tak samo z wierszami, no więcej wierszy nie będziemy mieli, więc te 3 wiersze, które są niżej, też zlikwidujemy, można złapać za krawędź, za ten kwadracik i podnieść o właśnie 3 wiersze. Niżej jest suma, więc oczywiście też sumujemy te 4 komórki. Oczywiście możemy to zrobić z poziomu Excela, ponieważ mamy narzędzia Excelowe, zatem ustawmy się w tej komórce. Jak chcemy zsumować komórki, które są wyżej, możemy wybrać po prawej stronie autosumowanie, wybrać funkcję suma, zaznaczyć 4 komórki. Jeżeli Excel jest sam zaznacza, możemy po prostu potwierdzić Enterem, średnia niżej. Podobnie możemy wywołać po prawej stronie jedną z części używanych funkcji, średnia, zaznaczyć komórki, z których tą średnią chcemy policzyć. Tu oczywiście musimy lekko zedytować tą formułę, dlatego że Excel zaznaczył 5 komórek razem z sumą, my musimy zaznaczyć wszystko bez tej sumy. Naciskamy Enter, możemy oczywiście te 2 komórki zaznaczyć i przeciągnąć w prawo. Wszystko powinno się automatycznie wyliczyć. Lekko możemy również przeformatować tą tabelę, czyli zaznaczmy wszystkie komórki. Program Excel również pozwala na korzystanie ze wbudowanych formatów tabel, zatem możemy wybrać formaty jako tabelę, wybrać jedno z gotowych ustawień, na przykład potwierdzamy OK. Ten format się automatycznie narzuca. Możemy lekko rozszerzyć te wiersze, czyli zaznaczmy wszystkie wiersze po lewej stronie. Teraz wystarczy, że złapiemy na przykład między wierszem 1 i 2, lekko rozsuniemy ten wiersz, zmieniają się oczywiście wszystkie. Zaznaczymy te komórki, wyrównamy do środka, korzystając z narzędzi głównych w pionie i w poziomie. Podobnie tutaj też wyrównamy w pionie. Dodatkowo usuniemy te filtry, są nam niepotrzebne. Możemy się pozbyć tak naprawdę właściwie tego narzędzia tabela, ponieważ formatując tą tabelę, zakres danych właśnie jako tabelę, tak naprawdę narzuciliśmy zewnętrzne narzędzie, które się nazywa tabela. Jeżeli nas interesowały tylko
kolory, a w naszym przypadku tak było, to możemy w narzędziach tabel w projektowaniu po lewej stronie przekonwertować to na zakres. Kolory zostaną, natomiast usunie się to narzędzia tabela, usuną się filtry, reszta będzie tak, jak była standardowa. Mamy taką samą tabelę, jak stworzyliśmy wyżej, tylko że z poziomu Excela. Oczywiście tutaj, korzystając z narzędzi Excelowych, zajęło nam to dużo mniej czasu. Widać, że jesteśmy teraz w Excelu. Jeżeli chcemy wyjść z Excela, możemy odkliknąć tą tabelę, klikając gdzieś na pustej stronie. Widać, że ta tabela, oczywiście teraz nie widać, że to jest tabela zrobiona w Excelu, ponieważ no, nie ma tu żadnej informacji. To tabela zrobiona w Excelu, osadzona w Wordzie. Jeżeli chcielibyśmy wrócić do narzędzi Excelowych, wystarczy kliknąć dwa razy na tej tabeli, usunę jeszcze ten nagłówek kolumna, który mi tu wpadł. Teraz oczywiście znów, klikając dwa razy w tabelę, jestem w tej tabeli w środku, mam narzędzia Excela, którymi mogę te dane dopasowywać. Jak chcę wyjść z tabeli, wystarczy odkliknąć. Tabela oczywiście zostaje bez zmian. Tu też lekko oczywiście można sobie ją edytować, wyrównać. Jest gotowa tabela zrobiona w Wordzie, ale korzystając z narzędzi Excelowych. Jeżeli musimy stworzyć tabelę, w której wiemy, że będziemy wykonywać obliczenia, czasami często dużo wygodniej jest skorzystać właśnie z możliwości osadzenia arkusza kalkulacyjnego programu Excel w dokumencie programu Word.